Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Podyskutujmy o Częstochowie, cyklu Fundacji Smart Częstochowa. Informacje, które za chwilę Wam przekażę, tych informacji nie znajdziecie na przykład w telewizji Orion czy w wielu innych lokalnych mediach. Jakiś czas temu obiegły media ogólnopolskie, obiegła taka informacja, że prezydent Krzysztof Matyjaszczyk został zatrudniony w Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa zajmującego się odpadami w Krakowie. Ale to jest tylko półprawda albo prawda niepełna, dlatego że prezydent Krzysztof Matyjaszczyk jest zatrudniony również w dwóch innych radach nadzorczych, w Zawierciu i jeszcze w Będzinie, w przedsiębiorstwach do spraw wodociągów i kanalizacji. Dla rozwoju miasta kluczowe znaczenie ma zaangażowanie prezydenta i władz miasta w jego rozwój. To jest niezwykle ważne. Jako członek Rady Nadzorczej prezydent Matyjaszczyk powinien, tak mi się wydaje, przynajmniej pół etatu poświęcić na to, żeby wypełniać dobrze swoją funkcję członka Rady Nadzorczej w Krakowie. Bo to nie są tylko spotkania, zebrania Rady Nadzorczej, ale członek Rady Nadzorczej powinien czytać też różne dokumenty dotyczące spółki, powinien także analizować daną branżę, żeby jak najwięcej wiedzieć, żeby solidnie wypełniać funkcję członka Rady Nadzorczej. Więc jeżeli jedna Rada Nadzorcza zabiera pół etatu, to trzy Rady Nadzorcze, w których jest prezydent Matyjaszczyk, zabierają ile? Półtora etatu. Pytanie, kiedy prezydent Matyjaszczyk ma czas, żeby zajmować się Częstochową? Oczywiście czasem widzimy, że pogłaszcza jakiegoś kotka, coś zrobi, gdzieś są jakieś zdjęcia, ale czy poza pokazywaniem się takim na zewnątrz jeszcze jest w ogóle czas, mając trzy rady nadzorcze poza Częstochową, do tego, żeby się zajmować naszym miastem? No chyba z dużym trudem. Moim zdaniem jest to forma lekceważenia mieszkańców Częstochowy, ponieważ mieszkańcy, wybierając prezydenta, obdarzając go także zaufaniem, liczą na to, że z pełnym zaangażowaniem będzie działał na rzecz miasta, na rzecz naszego miasta Częstochowy. To w takim razie ktoś zapyta, no to jak pełnić funkcję prezydenta, żeby to robić dobrze? No trzeba ją pełnić, tak jak się to dzisiaj mówi, 24/7, czyli całymi dniami, niemal przez 7 dni w tygodniu. Tak robią prezydenci tych miast, które się rozwijają. Ale niestety nie Częstochowy, bo w Częstochowie prezydent jeździ do Krakowa, do Zawiercia, do Będzina i zajmuje się różnymi sprawami, ale dla Częstochowy zapewne z trudem znajduje czas przy takim obciążeniu. Można postawić takie pytanie, czy prezydent Matyjaszczyk jest wybitnym specjalistą co do wodociągów, kanalizacji i odpadów. Jest tak poszukiwanym ekspertem w całej Polsce, że znajduje zatrudnienie, że właściwie Rady Nadzorcze go szukają z całej Polski, żeby tylko to on akurat był w Radzie Nadzorczej. No chyba tak nie jest, sądząc po wysokich cenach i z jakimi mamy do czynienia w Częstochowie, jeśli chodzi o odpady, jeśli chodzi o wodę, kanalizację, opłatę za ścieki, to chyba tak nie jest, dlatego że organizacja odbioru odpadów bardzo mocno wpływa także na cenę. Jeżeli w Katowicach, mieście stołecznym, wojewódzkim, ceny odbioru odpadów mogą być znacznie niższe, to jak to się ma właśnie do tej skuteczności w tym zakresie. Oczywiście, że nie chodzi o te talenty prezydenta. Tu chodzi o wielką zachłanność pana prezydenta na pieniądze. Pod koniec 2021 roku prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, miał podniesioną pensję razy dwa. Chyba dlatego, że inflacja. Tylko ja mam pytanie, kto z mieszkańców Częstochowy miał pensję ze względu na kilkunastoprocentową inflację
wtedy, jeśli dobrze pamiętam, taka była, dostał pensję, podwyżkę razy 100%, czyli dwa razy zwiększoną. No chyba prezydent Matyjaszczyk jest jedyną osobą w Częstochowie, która taką podwyżkę dostała. Ale mało tego, prezydent musi dorabiać jeszcze w trzech radach nadzorczych kolejną już tą podwyższoną pensję, wypracowując właśnie tam. Jest jeszcze jeden aspekt niezwykle ważny całej tej sprawy. Tym aspektem jest morale pracowników, ponieważ pracownicy, obserwując sposób funkcjonowania prezydenta, sądzę, że zadają sobie pytanie, to ja mam się starać na maksa? Ja mam się starać, będąc urzędnikiem w Urzędzie Miasta Częstochowy, którzy to urzędnicy zresztą zarabiają znacznie mniej. To jest jedna z najniższych, jeżeli chodzi o podobnej wielkości miasta, jedne z najniższych pensji otrzymuje szeregowy urzędnik w Częstochowie. I on sobie może zadać to pytanie. Ja mam się starać na maksa, skoro prezydent dla Częstochowy nie działa na maksa? Jest to fatalny sygnał dla podwładnych, nie tylko dla urzędników w Urzędzie Miasta, ale także dla pracowników innych jednostek miejskich oraz dla pracowników firm, które na zlecenie miasta różne rzeczy robią. Może dlatego w mieście jest właśnie tak brudno, miasto jest takie zaniedbane, ponieważ właśnie ludzie wykonujący swoje obowiązki stawiają sobie to pytanie. Dlaczego? Dlaczego ja mam się bardzo starać, skoro prezydent dla miasta Częstochowy tych starań maksymalnych nie podejmuje? Wielu doradców biznesu w Stanach Zjednoczonych mówi o tym, że dla morale pracowników w każdej, dla ich zaangażowania w każdej organizacji kluczowe znaczenie ma zaangażowanie samego lidera, ma zaangażowanie tych, którzy stoją na czele tej organizacji. Więc jeżeli tak jest, że trudno dopatrzyć się w tym prawdziwego zaangażowania, a tak jak mówię, moim zdaniem prezydent miasta nie tylko powinien z wielką pasją i zaangażowaniem właśnie wypełniać swoją misję, ale powinien poświęcać maksymalnie swój czas dla jego rozwoju. Oczywiście samo zaangażowanie nie wystarczy, trzeba też jeszcze dobrze rządzić, mieć umiejętności w tym zakresie. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, ponieważ to jest bardzo ważne. Cały czas przyrasta liczba subskrybentów naszego kanału Podyskutujmy o Częstochowie, ale może brakuje jeszcze właśnie ciebie, także serdecznie zapraszamy.